Jesteśmy Jaszijachu, Izajaszu, piątej hebrajskiej Ewangelii. Jesteśmy w 1/3 drogi, dzisiaj w rozdziale 22. To brzemię doliny widzenia. Skakujmy od razu, dobrze? Brzemię doliny widzenia. Co ci się stało, że cała wystąpiłaś na dachy? Miasto pełne wrzasku i zgiełku, miasto wesołe. Twoi zabici nie padli od miecza, ani nie zginęli w bitwie. Wszyscy twoi dowódcy pierzchli razem, związani przez łuczników. Zostali związani razem ci, których znaleziono u ciebie, ci, którzy uciekli z daleka. Oglądałem kiedyś film, nie zamierzam go polecać, ale jakiś czas temu oglądałem ten film z Gerardem Butlerem pod tytułem Greenland. To apokaliptyczny film o asteroidzie czy meteorze, który uderzy w Ziemię i wszyscy zginą. Ale możliwe, że niektórzy ludzie będą mogli przeżyć, jeśli dotrą na Greenland. Ale większość populacji Ziemi w tym filmie nie dotrze na Greenland. Wchodzą więc na dachy domów, otwierają piwo, tak jak niektórzy by to zrobili. I oni robią dokładnie to, co robią ci tutaj w Piśmie. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. I jest to powiedziane w późniejszych wersetach. Jaka jest ich mentalność? To mentalność kultury, która ma kłopoty. Sposób myślenia kultury, która się poddała. To jak odzwierciedlone w tym filmie. I kiedy przeczytałem pierwsze wersety, ten film po prostu wyskoczył mi z głowy. Bo tak naprawdę to, co tutaj zobaczycie, to świat, w którym ludzie są uwikłani w masową rozrywkę, która odwołuje się do naszych niskich, podstawowych instynktów. Co z tego wynika w całym tym myśleniu? No wiesz, nieważne, jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy. Chodźmy po prostu na dachy domów i patrzmy, jak spada meteoryt czy cokolwiek. I taki był sposób myślenia mieszkańców Jerozolimy. Czy to było z Asyryjczykami, czy później z Nabukadnezarem, a może nawet później z Tytusem. Jest to proroctwo wielopoziomowe i odnosi się do wszystkich trzech oblężeń, że tak powiem. Przybyli Asyryjczycy i co się stało? Jerozolima została uratowana. To był cud nad armią Sancheriba. Ale później wkroczył Nabukadnezar. I musicie pamiętać, że przez 2 lata armie Nabukadnezara otaczały Jerozolimę. I ludzie popadli w samozadowolenie. Widzieli, jak on tworzył wały oblężnicze, atakował miasto i został pokonany. Widzieli go pokonanego. Widzieli, jak układał plany, atakował, a potem cofał się. Przez 2 lata oni to oglądali, a niektórzy ludzie po prostu, wiecie, po prostu wchodzili na dachy domów, patrzyli, pili i urządzali uroczystości. Patrzyli na to, jak na przedstawienie, bo to trwa już 2 lata. I był wyłom w murze. I zburzyli dom i zabierają wszystkie cekły z tego domu, schodzą do studni, mieszają wodę i piasek, robią cement, naprawiają ściany i wracają do domu. Zobaczmy, co wydarzy się dziś wieczorem. I taka była ich mentalność. Sugeruję, że jako kultura przyjęliśmy teraz całą tę mentalność, zwłaszcza gdy spojrzy się na tę wojnę, którą globaliści ustawili na Ukrainie i w Rosji. A ludzie, wiecie, wywieszają ukraińskie flagi i jest to dla nich po prostu rozrywka. Ale rzeczywistość pokazuje serce kultury. Jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Ale potem jest jeszcze gorzej, bo myślimy, że jesteśmy niezwyciężeni. Ta kultura, to kultura naszego wygnania, ale to nie jest kultura domu wiary. W tym tekście życie stało się sportem widowiskowym, gdzie ludzie uwikłani są w masowy pośpiech i w imprezy sportowe.
I dzisiaj widzimy to również u nas. I pamiętajcie, że Grecy i barbarzyńcy mieli wpływ na kulturę jerozolimską. Podobnie jak Grecy, Rzymianie i barbarzyńcy wywarli wpływ na naszą kulturę. A to wszystko sport, to wszystko wydarzenia, wszystko, co odwraca uwagę ludzi i sprawia, że stają się one po prostu powszechnością. Jednak widzowie w tym tekście nagle uciekają. Uciekają jak w masowym popłochu. Były krzyki, były wrzaski, które odbijały się echem od starożytnych aren sportowych, ale teraz zmieniają się w krzyki i wrzaski przerażenia, bo to, co było beztroskim widowiskiem dla ludzi na dachach, nagle zmieniło się w przerażenie i horror, gdy przełamane zostały mury. Mieszkańcy Jerozolimy tak bardzo przyzwyczaili się do obserwowania Asyryjczyków, a później, jak powiedziałem, Babilończyków poza ich bramami, że stało się to powszechne. Babilończycy byli tam przez 2 lata. Próbowali tego, próbowali tamtego, wycofywali się, budowali to, budowali tamto, posuwali się naprzód, byli odpychani, a Jerozolimczycy po prostu obserwowali to, jakby to był jakiś sport. I widziałem to, jeśli udasz się dzisiaj do Mosady w Izraelu, to możesz spojrzeć w dół i zobaczyć starożytne rzymskie kopce oblężnicze. One nadal tam są i wciąż widać kwadraty obozowisk żołnierzy z Mosady, kiedy spojrzysz w dół. Tysiące lat od czasów Tytusa. I nadal można zobaczyć te kopce oblężnicze. Tam, gdzie stacjonowały wojska, bo oni na to patrzyli z dachu w Jerozolimie. Widzieli te wszystkie ruchy wojsk, które posuwały się naprzód, a potem były udaremniane linie zaopatrzenia, które były zrywane. To dosłownie stało się niczym więcej, jak tylko sportowym widowiskiem. I prorok Izajasz to widzi. Czy żyjemy w takim społeczeństwie, w którym ludzie po prostu oglądają rzeczy? Ale to jest poważne. To nie jest spektakl, lecz dla nich to tylko widowisko. Ale to ma swoje konsekwencje. Czy nie rozumiesz, co się dzieje? Jak powiedziałem, myślę, że w tej chwili wpadliśmy w coś takiego w Europie. Ukraina, Rosja. Och, to tylko wiadomości. To nie jest takie poważne. Nic nie możemy zrobić. To znaczy, mógłbym wywiesić flagę. To znaczy, nie wiem nic o tej fladze, ale wywieszę, bo wszyscy to robią. Po prostu usiądę i popatrzę na kanale informacyjnym. Dlaczego nie? Ale to jest taktyka, której używa okultyzm, aby uśpić cię w samozadowoleniu. Uśpić cię w samozadowoleniu, zanim wydłubią ci oczy i zanim wyślą cię na wygnanie. Dokładnie tak zrobił Nabukadnezar. Oni byli w takim samozadowoleniu z Zedekaja, czyli z Zedekiaszem. Oni byli w takim samozadowoleniu z Sedekiaszem i doszło do tego, że Nabukadnezar zabił wszystkie dzieci Sedekiasza na jego oczach. Nabukadnezar tak zrobił, a potem wyłupił mu oczy, a potem zabrał go do Babilonu. I on był tam, na górze, pijąc i bawiąc się. Ale wszystko skończyło się nagle. Bo taka jest taktyka okultyzmu. Jest ona pochodzenia babilońskiego. Jak i wtedy, tak i teraz. Ma ona pochodzenie babilońskie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Ludzie zostali oderwani od rzeczywistości. Byli uzależnieni od zabawy. Stali się tak nieświadomi zbliżającego się niebezpieczeństwa, że ich wrogowie byli w stanie zaskoczyć ich. Rozglądam się i widzę, że jesteśmy w tej samej sytuacji. Widzę to. Widzę ludzi i jak ich to nie obchodzi. To tylko rozrywka. To wszystko jest surrealistyczne. Ale musisz się wyobcować, aby przetrwać i rozwijać się. Alienacja, wyobcowanie jest kluczem do śmierci
zniszczenia i przerażenia lub odwrotnie, wyobcowanie jest kluczem do rozwoju i przetrwania. Ale jakkolwiek to pokroisz, lepiej dokonaj wyboru, aby być wyalienowanym. Ale musisz zdecydować, od czego będziesz wyalienowany. Chodzi o alienację. Co mam na myśli? Musicie stać się, jako wierzący, wyalienowani, aby przetrwać i rozwijać się, wyalienowani z kultury, wyalienowani z prania mózgów, wyalienowani z programowania. I musicie stać się wyspą wiary i pobożności dla Jahwe. Jerozolimczycy, przeciwnie, stali się wyalienowani od Jahwe. Stali się wyobcowani od rytuałów, od Moedim i od wszystkich tych rzeczy, które Jahwe umieścił w Torze, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. I z tego powodu nastąpił ich upadek. Tak czy inaczej, jest to alienacja. Ale nie możesz być wyalienowany od Jahwe, ponieważ stanie się to, co wydarzyło się tutaj w tekście. Jerozolimczycy tak bardzo oddalili się od Jahwe, że musieli znosić wszystko, co wycierpiał świat. Zginąć razem z niegodziwcami w dniu sądu Jahwe, czy też odwrotnie, oddalić się od niegodziwców, od kultury, od rozrywek, od sportu, od widowisk. I wtedy zaczynasz się rozwijać i przetrwasz, ponieważ pokutujesz. Izajasza 10:22 jest napisane, bo choćby twój lud Izraelu był jak piasek morski, tylko resztka z niego powróci. Postanowione wytracenie będzie opływało sprawiedliwość. Była to wyobcowana grupa, wypełniona prawością, która mogła powrócić. Oni oddalili się od tych wszystkich, którzy weszli na dach i pogrążyli się w mentalności widzów. I to jest kultura, w której żyjemy. Widzowie. Tylko widzowie. Na tym polega ta kultura. Chcą, abyście byli tylko widzami i każdego dnia rzucają na was wszelkiego rodzaju dramaty, więc stajecie się bierni. Pasywni. Pasywność, bierność. To najgorsze, najgorsze. W naszych czasach widzimy, że wróg nie jest oblężniczym wrogiem z płonącymi strzałami Babilończyków, ale to oblężenie wszystkiego, co przyzwoite i święte, oblężenie waszych aktywów, oblężenie waszego dobrobytu poprzez podatek inflacyjny, który widzimy. Opodatkowują wszystko i dostarczają coraz mniej. Jest to oblężenie płonących głowic, ale gwarantuję wam, że wszystko to jest popełniane przez tego samego wroga, Babilon. To okultystyczna synagoga szatana. Nie ma nic nowego pod słońcem. Ten rozdział opowiada o ludziach, którzy zostali poddani brakowi powściągliwości. Ludzie, którzy porzucili samokontrolę w biegu na oślep, próbując uciec od rzeczywistości wroga. Nie możesz uciec od rzeczywistości wroga. Wrogiem jest szatan i synagoga szatana. I jest to okultyzm z natury. Jest to militarne, polityczne i finansowe. I oni współpracują ze sobą, aby pacyfikować ludzi, aby ludzie byli tylko widzami i pozwalali im robić to, co chcą. Nigdy nie wpadajcie w tego rodzaju samozadowolenie. Spójrzcie na werset 4. Dlatego powiedziałem, odwróćcie swój wzrok ode mnie, abym gorzko zapłakał. Nie próbujcie mnie pocieszać z powodu spustoszenia córki mojego ludu. To jest bowiem dzień ucisku, deptania i zamieszania od Jahwe, Elohim zastępów, w dolinie widzenia. Dzień burzenia murów i wołania na góry. Dolina widzenia. Co to takiego? To, co kiedyś było górą, górą Jahwe,
stało się doliną widzenia, wzgórzami i dolinami życia i wiary. To opowiada o tym, że ludzie stracili Jahwe z oczu i teraz znajdują się w dolinie widzenia. A widzenie to przedstawia głód i wojnę, zniszczenie i przerażenie. Tam, gdzie powinny być radość, święta i wszystko, co chwalebne. Ale widzenie uległo zmianie. To była dolina widzenia. Jedynym, który ma widzenie, jest kto? Jaszijahu, Izajasz. I pomyślcie o tym. Jego wizja jest tak wyraźna, że może zobaczyć na ponad 100 lat przyszłość. I jego wizja jest tak precyzyjna i jasna, że inny prorok, Ezekiel, będzie świadczył o jasności wizji Izajasza. Dlatego jest on prorokiem proroków. Jedynym prorokiem większym niż Izajasz jest oczywiście prorok, do którego przejdziemy na końcu rozdziału. Sługa Ojca. To jest niesamowite. Izajasz, pomyślcie o tym. Izajasz prorokował od roku 742 przed naszą erą. Przychodzi Ezekiel i prorokuje od roku 592 przed naszą erą. I słowa Izajasza padają wprost w miejsce i w usta Ezekiela. Pomyślcie tylko o tym. Słowa Izajasza wpadają w usta Ezekiela 150 lat później, a następnie wypełniają się w jednej chwili. W zeszłym tygodniu mówiłem o proroku Danielu. Możecie zobaczyć, dlaczego Izajasz jest takim bohaterem w Nowym Testamencie. I możecie zobaczyć, dlaczego Jahwe wybrał go, by mówić o swoim synu. Jeśli będzie prorok ogłaszający mojego syna, to będzie to Izajasz, a następnie będzie to Jan Chrzciciel. To są dwaj świadkowie, których wybieram. Możesz zobaczyć dlaczego. Bo to jest po prostu niezwykłe. Góra tutaj w piśmie jest jedynym schronieniem. Kiedyś była to góra modlitwy. Lecz teraz oni uciekają w inne góry, ale nie znajdą tam Jahwe. Dlaczego nie znajdą tam Jahwe? Ponieważ słowa Izajasza, jak powiedziałem, wpadają w usta Ezekiela. A Ezekiel mówi nam, dlaczego nie znajdą Jahwe w roku 592 przed naszą erą. To proroctwo Izajasza wypowiada Ezekiel w rozdziale 10, werset 18, o tym, dlaczego oni nie znajdą Jahwe, bo chwała Jahwe wyszła poza próg świątyni. Stało się to w roku 597 przed naszą erą, kiedy to Jerozolima została zdobyta przez Nabukadnezara. Czy widzicie, jak jego słowa po prostu spadły 150 lat przyszłość do ust proroka i pojawiają się dokładnie tam w Ezekiela 10:18? Powód, dla którego utrzymujemy tę służbę i nadal nauczam i nadal robimy to, co robimy, jest taki, aby was wzmocnić i zachęcić, że słowo Jahwe jest żywe i dokładne i że on jest suwerenny. On jest panem, on jest mistrzem, on jest prawdziwy. On jest prawdziwy. Jego słowo jest prawdziwe. Jest tak wiele rzeczy, którymi jesteśmy atakowani. To jest Matrix. To atak Matrixa na ciebie każdego dnia. A kiedy pojawiacie się tutaj w szabat, to przypominamy, abyście odłączyli się od Matrixa i połączyli się z tym, co jest prawdziwe. Ponieważ kiedy idziemy dalej i dalej na proroczej osi czasu, będzie coraz więcej propagandy i więcej ataków Matrixa.
W końcu będą wyświetlać rzeczy na niebie, projekt Blue Beam, i ludzie uwierzą, że to jest prawdziwe. Smoki, ogniem zionące stworzenia, wszelkiego rodzaju rzeczy. Dwa słońca, trzy księżyce. Oni to wszystko wyświetlą. A większość? O, to spektakl. Chodźmy na górę. Chodźmy. Hej, rozdają piwo. Chodźmy, złapmy parę. Załóżmy nasze sukienki i dołączmy do tłumu. Jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Czy nie widzicie tego? Och, tak łatwo. Rozdają darmowe piwo. Potrzebujemy tylko chipsów i salsy i możemy iść, bo jutro umrzemy. Nie myśl, że żartuję. To ta szalona kraina. Chcą, żebyś wierzył w to, co nie jest prawdziwe. Nie, nie ma znaczenia. Nieważne, co widzisz. Poczekaj. Poczekaj chwilę. Od 6000 lat w moim DNA, które przechodzi z pokolenia na pokolenie, jest tak, że kiedy widzę mamuta włochatego, patrzę na niego i myślę, wiesz co, to mamut włochaty. A potem następne pokolenie widzi mamuta włochatego i mówi, tak, tak, to zdecydowanie mamut włochaty. Ale dzisiaj mężczyzna może stanąć tuż przed tobą, przed twoimi oczami i masz te 6000 lat. Okej. Ma szerokie ramiona, ma brodę. To mężczyzna. Nie, nie, to nie jest mężczyzna. He? Muszę więc odłożyć na bok te 6000 lat historii i zdrowego rozsądku, bo teraz mówisz mi, że nie powinienem zwracać na to uwagi. Wrabiają cię. Nie wierz w to, co mówią twoje oczy, twój duch i twój zdrowy rozsądek. Uwierz w to, co my ci mówimy. To jest przeciwko wszystkiemu, co przyzwoite. Ale to jakieś 120 kilo i ma brodę, więc idę na to, że to mężczyzna. Właśnie z tym zamierzam iść. Może cię to urazić, ale myślę, że mój ojciec powiedział mi, że taki jest mężczyzna. Myślę, że powiedział mu to jego ojciec i myślę, że uczono nas tego przez 6000 lat. Nie sądzę, żebym to zmienił, bo ty chcesz, abym przystosował się do twojego szaleństwa. A jeśli cię to obraża, możesz się obrazić, ponieważ żyjemy w szalonym świecie. I myślę, że zboczyłem, ale nie zupełnie, bo taka jest mentalność tych Jerozolimczyków. W końcu Sedekiaszowi wyłupiono oczy i poszedł do niewoli. Oni także zamierzają wydłubać oczy tej kulturze, a potem wsadzić ich w niewolę. Metaforycznie wyłupią oczy. Jak? Sprawiając, że uwierzysz, że rzeczy, które wyświetlają przed tobą, są prawdziwe. To będzie tak, jakbyś był ślepy. I dosłownie też mogłoby się to zdarzyć. Pomyśl o tych rzeczach. Werset 6. Elam podniósł kołczan, Aram zaprząkł konie, Kir odsłonił tarczę. I stało się tak, że najpiękniejsze doliny były pełne rydwanów, a jeźdźcy ustawili się potężnie przy bramie. I odkryto osłonę Judy i w tym dniu spoglądałeś na zbrojownię domu lasu.
werset 9. I spoglądaliście na wyłomy miasta Dawida, na to, że były liczne i zgromadziliście wody dolnej sadzawki. Policzyliście domy w Jerozolimie i burzyliście domy, aby wzmocnić mur. Więc to, co robili, to okej, ponumerujmy domy. Zniszczmy ten dom i ten dom. I chodźmy do sadzawki, zmieszajmy trochę wody i zróbmy beton. Może to nie był beton, ale wiecie, o czym mówię. Zaprawa murarska. I naprawiają ścianę. I nadal możecie to zobaczyć dzisiaj, historycznie, kiedy idziesz nad sadzawkę Ezechiasza w Jerozolimie. Możesz to zobaczyć, dość niezwykłe, naprawdę niezwykłe. Werset 11. Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę starej sadzawki, ale nie spoglądaliście na jej twórcę, ani na nie widzieliście tego, który od dawna ją ukształtował. Więc są tak zajęci wzmacnianiem się, kiedy tak naprawdę powinni byli być zajęci szukaniem interwencji Stwórcy. To wojskowy kompleks przemysłowy. Są tak zajęci budowaniem kompleksu militarno-przemysłowego, ponieważ wierzą, że to ich uratuje. I to jest dokładnie to, co robimy dzisiaj. To jest dokładnie to, co robią kultury tego świata. Wierzą, że potęga, siła i broń ich ocali. Ale nie. Tylko powrót do Twojego Stwórcy. Nie możemy popełniać błędów Jerozolimitów. Spójrzcie na werset 12. W tym dniu Jahwe Elohim zastępów wzywał do płaczu i do żałoby, do ostrzyżenia się i do przepasania się worem. A oto radość i wesele, zabijanie wołów i owiec, spożywanie mięsa i picie wina. Jedzmy, pijmy, bo jutro umrzemy. Ale Jahwe zastępów objawił mi to, mówiąc do mych uszu. Na pewno ta nieprawość nie będzie wam przebaczona aż do śmierci, mówi Jahwe Elohim zastępów. Tak więc w okresie świętowania tylko Izajasz jest przytłoczony smutkiem i nie daje się pocieszyć. Nie daje się pocieszyć. A swoje słowa kończy wyrazem przekonania, że w końcu zgrzeszyli oni poza możliwością przebaczenia. Zatem według Izajasza istnieje grzech, którego nie można przebaczyć. Proroctwo to dotyczy nie tylko okresu najazdu Sancheryba, ale także zniesienia blokady Jerozolimy w wyniku poddania się Hiskiasza warunkom Sancheryba. A później stosuje się ono również wtedy, gdy król asyryjski próbował groźbami wymusić kapitulację całej Jerozolimy. A potem na wielowarstwowym poziomie rozwija się dalej przyszłość, dni Nabukadnezara, a później jeszcze dni Tytusa. To niezwykłe. Skąd to wiemy? Cóż, spójrz, Łukasz 19:41. Więc teraz przechodzimy od ust Izajasza do ust dobrego lekarza. A gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: o, gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi. Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami. To są właśnie słowa Izajasza. Jesteś ślepy na to, co ma się wydarzyć. Twoje oczy zostaną dosłownie wyłupione w Sedekiaszu. Jesteś tam na górze, pijesz i radujesz się, a nawet nie widzisz napisu na ścianie Daniela 5, który jest tuż przed tobą.
Łukasza 19:43. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie. To oczywiście wielki lekarz Jahusza, mówiący do Jerozolimy. Kiedy na nią patrzy, płacze, ponieważ widzi kopce oblężnicze, nie Sancheryba z przeszłości, nie Nabukadnezara z przeszłości, ale od Tytusa w nieuchronnej przyszłości. Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznał czasu twego nawiedzenia. Oni nie znali czasu nawiedzenia Izajasza i nie znali czasu nawiedzenia tego, o którym prorokował Izajasz, tak jak nie znali czasu nawiedzenia u proroka Daniela. Widzisz, jak to wszystko jest połączone? To dość niezwykłe. Natychmiastowo widzimy Asyryjczyków u bram Jerozolimy i dzień zagłady miasta. To nadeszło. To jest natychmiastowe. Tam są bezmyślne hulanki, bezmyślna wesołość, kiedy zamiast tego ludzie powinni byli poważnie pomyśleć, poważnie się zastanowić i poważnie pokutować. Za taki grzech Izajasz ma do ogłoszenia tylko straszliwe oczekiwanie sądu. Tak więc ignorowanie obecności Jahwe w tym kryzysie jest niewybaczalnym grzechem. Ignorowanie obecności Jahwe w takim kryzysie jest niewybaczalnym grzechem. Co tak naprawdę oznacza werset 14? Werset 14 to hebrajskie słowo, które wszyscy dobrze znamy, kafar, kafar, jak w kepor, keporin, czyli przebłaganie, jak dzień przebłagania, czyli Yom Kippur. Oznacza zakryć, odpokutować, zadośćuczynić. Ale co to naprawdę znaczy? Myślę, że może to oznaczać dwie różne rzeczy. Co ty myślisz? Numer jeden. Czy ta groźba sugeruje, że grzech nie może być odpotukowany przez śmierć grzesznika? Nieodpokutowany grzech wzmoże karę, a karą będzie śmierć. To jest możliwe. Innym sposobem spojrzenia na to jest nadzieja. Tak, ich grzechy były tak ciężko przeciwko Najwyższemu, że śmierć była jedynym lekarstwem na pojednanie z Elohim. Można na to spojrzeć w ten sposób. Urocza żona Hioba, na co ona namawiała? Werset 14. Ona wybrała numer 2. Ona myślała, że Hiob spadł do kategorii numer 2, że był takim łajdakiem, takim grzesznikiem, że jego żona powiedziała do niego: jeszcze trwasz w swojej prawości, złorzecz Bogu i umieraj. Po prostu miej to z głowy. Jesteś takim grzesznikiem, że jedynym ratunkiem dla ciebie jest śmierć. Literatura mądrościowa pozostawia interpretację otwartą dla numeru 1 lub 2, ponieważ w Kaznodziei 7:17 mówi: nie bądź zbyt niegodziwy i nie bądź głupi. Czemu miałbyś umrzeć przed swoim czasem? Pozostawia to otwartym dla obu, prawda? Wiemy lub powinniśmy wiedzieć, że w kapłaństwie Melchizedeka mamy teraz, pomyślcie o tym, mamy teraz upoważnienie w kapłaństwie Melchizedeka, aby odpuszczać naszym braciom grzechy, które nie są na śmierć.
1 Jana 5,16 jest napisane: jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Jahwe da mu życie. To jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć, o którym Izajasz mówi konkretnie w 14 wersecie. I nie mówię, że powinien się o to modlić. Niektóre z tych grzechów, które widzimy paradujące przed nami w tej kulturze, są to grzechy śmiertelne. Są tak dotkliwe wobec Najwyższego, tak dotkliwe wobec Twórcy, że jedynym zadośćuczynieniem jest śmierć. To nie jest popularne przesłanie. Nie dostaniesz tego w Happy Clappy Kościele. Czytaj Biblię. Ona jest tym, czym jest. Och nie, Jezus mówi, jedynym sposobem odkupienia grzechu jest śmierć. O nie, jesteśmy w nowym... Nie. Jahwe jest taki sam. Ależ nie, bo Jezus przyszedł... Gdzie? Gdzie jest napisane, że to się zmieniło? Nie ma. Wymyślasz to. To jest nowa Ewangelia. Grzech jest poważny i czasami jedynym sposobem na odkupienie jest śmierć. Tak mówi prorok Izajasz. Czy istnieje lekarstwo? Jahwe zawsze daje nam lekarstwo i nadzieję, ale to nie znaczy, że nie ma konsekwencji dla tego ciała schodzącego do grobu. Czy dusza może jeszcze zostać odkupiona? Tak. Śmierć na tym świecie niekoniecznie oznacza śmierć na tamtym świecie. Ale czasami grzechy są tak ciężkie, że można je odpokutować jedynie śmiercią tego ciała. Czym są grzechy na śmierć? Handel ludźmi, porwania, morderstwa, uderzenie lub przekleństwo twoich rodziców, cudzołóstwo. Są grzechy, które nie są śmiertelne, o które możemy się modlić i przebaczyć naszym braciom. Kradzież, bójka, podpalenie. Jacyś podpalacze? Seks przedmałżeński z dziewicą. Są to grzechy nieśmiertelne, które mogą być przebaczone. Brat bratu, siostra siostrze, pod kapłaństwem Melchizedekowym. To jest potężne. Czasami ludzie żyją z takim wstydem, w takim potępieniu, że po prostu potrzebują innego brata lub siostry, aby spojrzeli im w oczy, podtrzymali ich za ręce i powiedzieli: wybaczam ci, wybaczam ci, wybacza ci mistrz Jahusza. Ale nie możemy tego zrobić, jeśli są bandą handlarzy ludźmi, jeśli są cudzołożnikami, jeśli są mordercami, jeśli uderzają i przeklinają swoich rodziców. Nie możemy tego zrobić. Ale jest lekarstwo. Werset 15 mówi: tak mówi Jahwe zastępów. Idź, udaj się do tego skarbnika, do Szebny. Zatem teraz tekst się zmienia. Przeskakuje do kategorii Szebny. Spójrzmy na to. Zmiany widać w tekście. Tempo jest inne. Tak mówi Jahwe zastępów. Idź, udaj się do tego skarbnika, do Szebny, przełożonego domu i powiedz: co ty tu masz? O co tu chodzi? I kogo tu masz, że wykułeś sobie w tym miejscu grób? Właściwie można to zobaczyć teraz na dolnych murach obronnych poza Jerozolimą. Wykuty w kamieniu grobowiec Szebny.
Wykułeś sobie grób wysoko, wydrążyłeś sobie w skale swoje mieszkanie. Oto Jahwe, który cię przykrył jak zacnego człowieka i który cię kosztownie przyoblekł, tocząc cię, zwinie i rzuci jak kulę w przestronną ziemię. Tam umrzesz, tam też rydwany twojej chwały będą hańbą domu twego Pana. Werset 19. Wypędzę cię z twego stanowiska, z twego urzędu ściągnę cię. Jeśli to nie jest odwrócenie okoliczności w piśmie, to nie wiem, co to jest. Ten cały fragment o Szebnie mówi ponownie, że to, co się wywyższa, kończy poniżone, a to, co się poniża, kończy wywyższone. Te same słowa wpadają prosto do Nowego Testamentu, do przypowieści w Mateusza 24:45. Możemy zobaczyć, jak wpleciony jest Izajasz poprzez cały Nowy Testament, czyż nie? Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami. Werset 48. Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem, miał wrócić 2000 lat temu, och, miał wrócić w 1999. Och, nie, miał wrócić pod koniec kalendarza maju w 2012. Och, nie, to miał być rok 2017, kiedy wszyscy byliśmy podekscytowani krwawymi księżycami. Ale wiesz co? On spóźnia się ze swoim przyjściem. I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami, chodzić na dach i upijać się z kolegami, parafrazuję. Widzicie, jak to się łączy? Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Odwrócenie okoliczności. To, co się wywyższa, zostaje poniżone. A to, co się poniża, zostaje wywyższone przez Jahwe. Co ci to mówi? Uprawnienia obrażają Jahwe. Uprawnienia obrażają Jahwe. Czy my żyjemy w kulturze uprawnień? Och, mój pradziadek był niewolnikiem, więc ja mam prawo. My wszyscy byliśmy niewolnikami. 600 lat temu ten świat był pełen niewolnictwa. To nie ma znaczenia. Gdziekolwiek spojrzysz, jak myślisz, dlaczego większość krajów w Europie przed upadkiem miała w nazwie Slavia od slave, czyli niewolnik, Jugosławia, Czechosłowakia, te kraje Slawik, bo wszyscy oni byli enslaved, czyli zniewoleni. Ależ nie, bo to byli tylko czarni. To było tylko to. Nie. Niewolnictwo było wszędzie. Rdzenni Amerykanie zniewalali się nawzajem. Chińczycy zniewalali się nawzajem. Wszędzie w świecie żyjemy, mamy nadzieję, w lepszym świecie. Może nie. Ale cała ta idea uprawnień to szaleństwo. To obraża Jahwe. Ja mam prawo do śmierci. Mam prawo być spalony ognistą śmiercią.
zgrzeszyłem przeciw Najwyższemu. To jedyne uprawnienie, nad którym naprawdę powinniśmy się zastanowić, bo wszystko inne jest obrazą Jahwe. A my żyjemy w kulturze uprawnień. Och, cóż, jestem, no wiesz, my jesteśmy, no wiesz, nasi ludzie. A co z tobą? Czy ty uważasz, że masz uprawnienia? Ja tak, na śmierć i ognisty grób. Akceptacja, z drugiej strony, akceptacja naszego upadłego stanu i sprawiedliwego osądu, na jaki zasłużyliśmy, jest kluczem do życia w przemienionym życiu, którym pozostajemy na właściwej drodze, upokorzeni przed Jahwe, abyśmy nie wypadli z łaski. Kiedy zagłębimy się w historię sprzed XVI i XVII wieku, to widzimy, że niewolnictwo było wszędzie. To nie było w porządku, ale szerzyło się we wszystkich kulturach przeciwko różnym ludziom. To nie umniejsza jednej grupy ludzi wobec innej grupy w niewolnictwie. I nie o to chodzi w tym nauczaniu. Celem tego nauczania jest to, aby nie dać się złapać w pułapkę uprawnień. Czy to z powodu niewolnictwa, czy z powodu rasizmu, bo nikt z nas nie ma prawa do niczego poza uprawnioną, zasłużoną śmiercią przez ognisty osąd. A kiedy zaakceptujesz to uprawnienie, możesz żyć przemienionym i odkupionym życiem. Bo jeśli myślisz, że masz prawo do czegoś innego, to jest to poważną obrazą dla Jahwe. I nie powinno to być w ustach wierzących. Akceptacja naszego upadłego stanu jest kluczem do życia w przemienionym życiu, abyśmy nie wypadli z łaski. Musimy się upokorzyć, abyśmy mogli zostać wywyższeni. Nie wywyższamy siebie. O, mam do tego prawo, bo moi ludzie, bo byłem zniewolony, bo wikingowie przybyli do Wielkiej Brytanii. Tak, wikingowie byli małymi zgniłkami. Przybyli Rzymianie, zniewolili mój lud w Londynie. Tak, Rzymianie. To znaczy, wszyscy tak możemy robić, ponieważ zdarzyło się to wszędzie. To wciąż uprawnienie, Matthew. A tobie nie przysługuje nic poza śmiercią, sądem i ognistym grobem. A z takim myśleniem pokorni zostaną wywyższeni. A ci, którzy próbują się wywyższać poprzez uprawnienia, zostaną poniżeni. Werset 20. W tym dniu... Och, to było trochę ciężkie, prawda? Obraziliśmy tak wiele ludzi w tej chwili. Każdą rasę, każde wyznanie. Obraziliśmy wszystkich. Anglików, Chińczyków, Niemców, Czechów i Słowaków. Czy obraziliśmy mieszkańców Grenlandii? O, może nawet tych na Grenlandii. Co za przestępstwo. Co za obrażający człowiek. W tym dniu powołam swego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i ubiorę go w twoją szatę i przepaszę go twoim pasem i oddam w jego ręce twoją władzę i będzie on ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i domu Judy i położę klucz domu Dawida, na jego ramieniu, gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. To idzie dalej i wpada do ust w Objawieniu 3:7.
A do anioła zgromadzenia w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Mamy to właśnie stąd. To symbol nieograniczonej władzy nad dworem królewskim, niosący ze sobą podobny wpływ jak we wszystkich sprawach państwowych. Było tak za czasów Józefa, prawda? Kiedy sygnet Faraona został mu dany, Księga Rodzaju 41. Na jego ramieniu, czytaliśmy w Izajasza 9:6, już to przestudiowaliśmy, Hiob 12:14, oto on burzy, a nikt nie może odbudować. Zamyka człowieka, a nikt nie może otworzyć. Ten sam rodzaj rzeczy, prawda? To samo w Ewangelii Mateusza 16:18. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję moje zgromadzenie, moje kehila, eklesia, zgromadzenie wywołanych, a bramy piekła, Szeol, go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Tak więc proroczo i historycznie, wraz ze zniszczeniem świątyni w czasach Nabukadnezara, podczas gdy świątynia była palona, mędrcy rzeczywiście donoszą, że grupa młodych kapłanów zebrała się i wspięła się na dach świątyni z kluczami w ich ręce. Jest to niezwykłe, ponieważ zapisy w historii Żydów mówią, że oni rzucili klucze do świątyni aż do nieba. I to, co wydawało się być tą zakrwawioną i przebitą ręką, odebrało im klucze. A w momencie, gdy zabrano im klucze, kapłani wpadli w ogień. To jest zapisane w żydowskiej historii. Oczywiście ten zapis został oczyszczony przez Mazoretów w roku 900 naszej ery, bo oczywiście pojawił się Jahusza. I teraz nie możemy mówić o przebitych i zakrwawionych rękach sięgających z nieba i chwytających klucze, prawda? Nie, nie możemy tego robić. Więc teraz, jeśli czytacie o tym i możecie przeczytać o tym w niektórych żydowskich relacjach z Tisza B'Av, o zniszczeniu i opłakiwaniu zniszczenia świątyni, gdzie będą mówić o rękach zstępujących z nieba, ale pominą tę część z zakrawioną i przebitą gwoździami. Ale jeśli spojrzymy na tekst, to tekst mówi nam w kontekście właśnie tutaj, że to jest co? Przywiązany sługa? Okej, chodźmy dalej, bo wybiegam do przodu. Zapis ten został oczyszczony z historii Żydów, oczywiście od czasów Jahuszy, przez Mazoretów, ale nadal można to przeczytać w Tanis 29a. Jest to związane z żydowskim dniem żałoby Tisza B'Av. Punktem kulminacyjnym tego proroctwa jest oczywiście to, że Jahwe wyznacza swojego sługę czasów ostatecznych jako kluczowe odwrócenie okoliczności, co następuje w dniach sądu Jahwe. Słowo Abba, czyli ojciec, widzimy to w tekście, oznacza to, że rolą sługi jest rola wyznaczonego syna i zbawiciela. A klucze należą do kategorii serafinów Izajasza. Pamiętacie, jak mówiliśmy o kategorii serafinów? Jaka jest kategoria serafinów Izajasza? Oznacza to, że dzieło Zbawiciela, pomyślcie o tym, jest misternie połączone z przebłagalnią. Dzieło Zbawiciela jest misternie połączone z przebłagalnią, gdzie krew spływa kroplami z palca Zbawiciela na przebłagalnię, na wschód. A przed przebłagalnią krew jest pokropiona palcem 7 razy, co oznacza
kompletność, pełne zadośćuczynienie. Nie częściowe zadośćuczynienie, które musi powracać rok po roku, ale siedmiokrotne, całkowite pokropienie Jego krwią poza zasłoną. I dlatego zasłona jest rozdarta. To wypełnia rozdział 16 Księgi Kapłańskiej, co do litery. Kiedy przychodzi Zbawiciel, sługa Ojca. Obraz gwoździa w miejscu pewnym oznacza cierpienie, które znosi sługa, odpowiadając za poważne nielojalności swego ludu wobec domu Ojca. Bayit, Abba. Spójrzcie na werset 23. I biję go jak gwóźdź na miejscu pewnym. O, nie chcemy o tym mówić, prawda? Ale będziemy o tym mówić dużo w Izajasza 53 i 54. A będzie tronem chwały dla domu swego Ojca. Co za poezja, prawda? I zawiśnie na nim cała chwała domu jego Ojca. Zawiśnie na nim. Synowie i córki, wszelkie drobne naczynia, od kubków do wszelkich dzbanów. Werset 25. W tym dniu, mówi Jahwe zastępów, popatrzcie na to, gwóźdź, który był wbity w miejscu pewnym, zostanie wyjęty i przycięty i spadnie, a brzemię, które wisiało na nim, zostanie odcięte. Tak bowiem Jahwe powiedział. Jahusza został przytwierdzony do miejsca pewnego, do ołtarza mikwat, ołtarza czerwonej jałówki. I czy to było na północ, czy na wschód, czy na południe, czy na zachód? To było na wschód, bo tak musiało być według kapłańskiej 16. On był przytwierdzony i przymocowany w pewnym miejscu na ołtarzu czerwonej jałówki, na wschód, poza bramami. Został zdjęty z drzewa, został ścięty na śmierć do Szeolu, a ciężar grzechu, który był na nim, został umieszczony na przebłagalni przez lepszą krew dla Jahwe, który to powiedział. Pokropione 7 razy, całkowite przebłaganie. Księga Kapłańska 16 do Izajasza 22-23 dochodzi aż do proroctwa o Zbawicielu. Nawet nie dotarliśmy jeszcze do Izajasza 54. Dość niezwykłe, prawda? Myślę, że wystarczająco długo dziś nadawałem. Czy to nie koniec rozdziału? Zapakowałem i nawet o tym nie wiedziałem. To dobry sposób na wygraną, prawda? Pomyślcie o tym. Jeśli uraziłem cię dzisiaj, to bardzo źle. Nie bądź taki cienkoskóry. Nie obrażaj się łatwo. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Najprawdopodobniej jestem większym grzesznikiem niż wy wszyscy. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że zasługujemy i nie mamy prawa do niczego więcej, jak tylko gniewu Jahwe, to wtedy On może nas zbudować jako nowego człowieka, nowe stworzenie, od wewnątrz na zewnątrz. Wtedy wszyscy pochodzimy z różnych miejsc, wszyscy pochodzimy z różnych środowisk. Nie znasz mojej historii tak, jak ja nie znam twojej. Bądźcie cierpliwi względem siebie. Nie spieszcie się tak szybko, by osądzać i potępiać jedni drugich. Pomyśl o Jego miłosierdziu dla ciebie, a teraz spróbuj być miłosierny dla innych. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy popełniamy błędy i kiedy akceptujemy nasze błędy i szukamy Ojca, to On zapewni, że ten, który był przytwierdzony w miejscu pewnym, dokona przebłagania za ciebie i za mnie, za nasze błędy.
Noście ciężary jedni drugich w modlitwie i w błaganiu. Podnieś swego brata, podnieś swoją siostrę i przyjdźcie i świętujcie dobroć Jahwe razem. Szabat szalom i do zobaczenia w następny szabat.